projektu 22. Mamy naprawdę niedużo projektów. Proszę Państwa, otwieram procedowanie. Rezygnuje się z zadania. Wniosek nr 48, organizacja spotkań wigilijnych dla dzieci niepełnosprawnych, a powyższe środki przeznacza się na zadanie. Zespół szkół specjalnych nr 14, organizacja imprez dla dzieci niepełnosprawnych, kwota jak wyżej, czyli 5000 zł. W związku z nieprzyjęciem przez Wydział Spraw Społecznych wyżej wymienionego zadania do realizacji zachodzi konieczność zmiany zadania. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Powinny być pytania jakieś. Ja się chciałam zapytać, bo nie za bardzo zrozumiałam. To znaczy co? Te pieniądze, które były dla dzieci niepełnosprawnych na organizowanie spotkań wigilijnych. Wydział Spraw Społecznych nie wyraził zgody. Nie wyraził. Przepada, tak? Jeżeli nie przepadło, w naszym budżecie przeznaczamy na inne zadanie. Jest to zadanie także dla dzieci niepełnosprawnych, ale jest ono realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14. To zadanie, które chcieliśmy, żeby było realizowane, niestety nie może być realizowane. Ale dobrze, ale proszę uściślić, co znaczy ten Zespół Szkół Specjalnych nr 14, to jest osiedla, to jest szkoła na osiedlu sportowym. Żeby była, żeby te dzieci rzeczywiście coś dostały, bo no, myślę tak, że może te dzieci niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki. Chodzi o to, żeby nie te pieniądze gdzieś. Ponieważ jest wielki pozór, mówmy sobie prawdę, od pewnego czasu i zastanawiam się nad tym, od pewnego czasu jak gdyby grupa wsparcia zawsze nie pasowała, jak pan przewodniczący Rady Miasta pamięta, nie pasowała Radzie Miasta, a obecnie przy udziale niektórych radnych w dzielnicy 18 jeszcze bardziej nie pasuje. W związku z tym, ponieważ już nie mam siły walczyć o te dzieci, które są tu, grupa wsparcia, to jest około 85 osób. Pan przewodniczący i inni radni, którzy chcieli, byli na wigilii tych dzieci niepełnosprawnych i niestety musiałam z tego zrezygnować. Natomiast postanowiliśmy w komisji, że damy te pieniążki na zespół szkół specjalnych. Tam też są dzieci z upośledzeniami i jak gdyby zrobimy, kiedyś marzyłam o tym w tej szkole specjalnej, bo tam są dzieci z bardzo biednych rodzin i zresztą chciałabym, żeby w ogóle radni, którzy interesują się niepełnosprawnością typu upośledzenia, żeby zobaczyli w jaki sposób i za jakie pieniądze żyją rodzice. W związku z tym przeznaczyliśmy te 5000, nie kłócąc się już z wydziałem, z panem dyrektorem, przeznaczyliśmy na zespół szkół specjalnych nr 14 i tam będzie wigilia. Czyli będzie tam. Tak, i tam dzieci, ponieważ tam jest kuchnia, oni sami dużo realizują sami, a my zapłacimy tylko. Także tam będzie wigilia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim wypadku jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem punktu nr 22? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 21-0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na punkt nr 22. Proszę Państwa, drugi.